Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tematem dzisiejszego wykładu jest anatomia kolorowych rewolucji. Pojęcie kolorowych rewolucji bardzo często gości na łamach mediów, na łamach także opracowań naukowych, zwłaszcza od czasu pomarańczowej rewolucji w 2004 roku na Ukrainie. Myślę, że warto sięgnąć do genezy tego pojęcia, zobaczyć, skąd wzięło się. Pojęcie rewolucji niezbrojnych, rewolucji bez przemocy, czy też właśnie kolorowych rewolucji. Badaczem, ale także praktykiem, który wprowadził pojęcie, pojęcie właśnie akcji bez przemocy, był amerykański profesor Gene Sharp. To Ta koncepcja, którą wypracował, określana jako non-violent action, jest była taką koncepcją walki bez przemocy, zmiany struktury wewnętrznej danego państwa, jego ustroju, jego systemu politycznego, bez użycia przynajmniej większej przemocy. Nie powiem, że absolutnie bezkrwawego przewrotu, ale na pewno nie takiego, który pociąga za sobą wojnę domową, zewnętrzną interwencję i tego typu wydarzenia. Chodzi o to, aby doprowadzić do pewnej synergii działań, które doprowadzą do zmiany systemu politycznego. Chodzi o to, aby nastąpiła symultaniczność działań na ulicy, w ośrodkach masowego. Przekazu, czy to w tradycyjnych mediach, czy w mediach społecznościowych, no i oczywiście yy, także walka uliczna, ale przede wszystkim taka walka uliczna ograniczona do starć, które możemy nazwać starciami wręcz, a nie przy użyciu yy, zmasowanych uderzeń, przy użyciu yy, z zastosowaniem broni palnej Jean yy, Sharp. Yy, Żył w latach 1928-2018, był wieloletnim profesorem nauk politycznych. No i przede wszystkim warto. Tutaj podkreślić, że był wielkim promotorem właśnie walki politycznej bez przemocy. Był nominowany do Nagrody Nobla, tej Nagrody Nobla nigdy nie, nie otrzymał. Jego najsłynniejszą książką jest książka pod tytułem Od dyktatury do demokracji. Ta książka stała się, no swoistym można powiedzieć, bez cienia przesady, Podręcznikiem dla różnego rodzaju grup oporu, dla różnego rodzaju także służb specjalnych. Z podręcznika profesora Szarpa korzystali i funkcjonariusze wywiadów wielu państw świata, jak i przedstawiciele różnego rodzaju organizacji ekstremistycznych, a nawet terrorystycznych. A to co jest bardzo istotne, to sama filozofia, która stoi. No, można powiedzieć na, na, samym, na samym fundamencie tej, tejże koncepcji. Filozofia non-violence, filozofia właśnie tej walki bez przemocy, czy akcji bez przemocy, jest to nic innego jak wiedza i praktyka działań, która jest oparta na konkretnych wartościach. No, tą wartością przede wszystkim jest demokracja. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, z punktu widzenia samej działalności profesora Gina Sharpa miał być to absolutny punkt wyjścia demokracja i prawa człowieka. Ideą, która przyświecała profesorowi Sharpowi była walka z dyktaturami w ich najróżniejszych wariantach, w ich najróżniejszych odcieniach na całym świecie na całym świecie i istotą tej koncepcji która była i jest promowana chociażby przez centralną agencję wywiadowczą Stanów Zjednoczonych jest zdolność do prowadzenia zdalnych działań Głównie zdalnych działań, które będą w stanie oddziaływać na poszczególne regiony świata, istotne z punktu widzenia amerykańskiego interesu narodowego. W związku z tym warto przyjrzeć się nieco bliżej właśnie tej książce, From Dictatorship to Democracy, Democracy abyśmy mogli bliżej nakreślić zasady, które opisał Gene Sharp. Gene Sharp, warto podkreślić tutaj także, był wielkim przeciwnikiem. Wojny partyzanckiej. Uważał, że takie właśnie długotrwałe starcia, wojna domowa, no niesie przede wszystkim wielką liczbę ofiar i należy zaproponować coś innego. I niewątpliwie ta książka przynosi aż 198 metod walki bez przemocy, aż 198 metod walki bez przemocy, które mogą być metodycznie stosowane właśnie. W tego typu operacjach realizowanych przez, przez służby specjalne. Te, tych 198 metod jest pogrupowanych na trzy, trzy kategorie. Pierwszą kategorię stanowią działania, które można określić jako perswazje bez przemocy, różnego rodzaju protesty, strajki. E Guerilla marketing, czyli marketing partyzancki, różnego rodzaju wlepki, plakaty, graffiti, pikiety, parady, spotkania protestacyjne i tego typu właśnie wydarzenia. Kategoria druga to nic innego jak swego rodzaju protest obywatelski, odmowa współpracy z przeciwnikiem, czyli krótko mówiąc z władzami danego państwa. Obywatele. Tutaj powinni być nakłonieni do no, swoistego albo strajku włoskiego, albo szeroko pojętego obywatelskiego oporu i właśnie wstrzymywaniem się od różnego rodzaju związków, które łączą je z państwem rządzonym w sposób dyktatorski. Chodzi, krótko mówiąc, o bojkot władzy ze strony społeczeństwa. To także bojkot wyborów. Bojkot polityczny to bojkot gospodarczy, i tutaj niewątpliwie w ramach tego bojkotu gospodarczego możemy wymienić różnego rodzaju strajki: strajki okupacyjne budynków, strajki głodowe, które oczywiście przynoszą także ten wymiar ten wymiar taki czysto ludzki, pokazują ofiary, które oczywiście bez. Użycia przemocy, ale mamy tutaj często ofiary w postaci osób, które stosują ten strajk głodowy. No i wreszcie kategoria trzecia z koncepcji non-violent action, czyli interwencje bez przemocy. Chodzi o świadome i zorganizowane operacje, które mają wkraczać w porządek ustalony przez dyktaturę przez właśnie przeciwnika politycznego to przede wszystkim ustanawianie nowych struktur społecznych, równoległych rządów, tworzenie alternatywnych struktur społecznych, alternatywnej poczty, alternatywnego obiegu komunikacji, alternatywnych władz na poziomie samorządowym, alternatywnego samoorganizowania się społeczeństwa, tak aby tak aby tutaj Wprowadzić taki, taki można powiedzieć świat równoległy świat równoległy. Jeżeli chodzi o te charakterystyczne cechy przewrotu bez przemocy, którego możemy nazwać także który możemy także nazwać kolorowymi rewolucjami, to dobrym przykładem będzie tak wspomniana przeze mnie już pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, czy tak zwana rewolucja róż w Gruzji. Zamiast tej Walki ulicznej z elementami wojny domowej, istotna była tutaj przede wszystkim kampania medialna, włączając to oczywiście także, także media. Społecznościowe, szeroko rozumiane media społecznościowe. Chodzi o to, aby także oddziaływać w sposób bardzo istotny, i taki emocjonalny na funkcjonariuszy państwowych. No ten przykład, kiedy kobiety biorące udział w demonstracjach wręczały kwiaty funkcjonariuszom, czy na, linie, na pierwszą linię frontu, czyli na, na ten, można powiedzieć na czoło marszu właśnie były wysuwane młode dziewczęta, które rozdawały czy to herbatę, czy kawę właśnie funkcjonariuszom, no starano się. Skrytymi właśnie za tymi swoimi tarczami, to był element oddziaływania psychologicznego element oddziaływania takiego bardzo mocno emocjonalnego. Jeżeli chodzi o genezę tej koncepcji i jej praktycznego zastosowania, to myślę, że warto się cofnąć do pierwszej połowy pierwszej dekady XXI wieku, wówczas członkowie serbskiego odporu, takiej organizacji społecznej, która sprzeciwiała się obecnej, ówczesnej sytuacji politycznej właśnie, no założyli, Ośrodek, który się nazywa Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, czyli w skrócie Canvas. To instytucja, która zaczęła organizować warsztaty szkoleniowe, warsztaty szkoleniowe dla aktywistów z całego świata. Co bardzo ciekawe, te szkolenia miały charakter przede wszystkim niejawny i trudno z tego powodu oszacować skalę tego, tego zjawiska, ale faktem jest, że na, tych, na podstawie tych szczątkowych danych które mamy można stwierdzić że potencjalni rewolucjoniści, ludzie, którzy uczestniczyli w grupach protestu z ponad 50 państw świata właśnie przeszli przez te szkolenia organizowane przez serbski odpor, czyli organizację, która była użyta do obalenia rządów Slobodana Miloszewicza. Dodam tylko, że była to organizacja wspierana właśnie przez CIA. Pamiętamy zresztą to bombardowanie Belgradu przez, przez, przez NATO, a więc to wszystko miało swoją genezę w głębokiej ingerencji Stanów Zjednoczonych w strukturę polityczną, czy też w porządek nawet geopolityczny na ówczesnych, ówcześnie na Bałkanach. I to właściwie jest początek. Ta interwencja z końca lat 90. amerykańska właśnie w Jugosławii zapoczątkowała tworzenie różnego rodzaju sieci, struktur społecznych, które zaczęły wykorzystywać koncepcję nonviolent. Action. Ta cała siatka współpracowników, biura współpracy z prasą, działy logistyczne, które ta cała struktura, której zaczęli uczyć ludzie właśnie w Canvas, stała się bardzo ciekawym elementem, bardzo ciekawym elementem ingerowania Stanów Zjednoczonych w innych, w innych państwach. Te seminaria szkolenia wewnętrzne organizowane przez Canvas, warto podkreślić, że były i są płatne. Tutaj warto zauważyć, że te, państw, te, te organizacje, które finansowały treningi w walce bez przemocy, no to między innymi Freedom House, czy Fundacja Open Society Georgia, Georgia Sorosza. Mnóstwo tych, tych organizacji, które które angażowały się właśnie w szkolenie tego typu aktywistów tego typu aktywistów. Warto wspomnieć, że tym pierwszym, jednym z pierwszych szkoleń, które zostały zapoczątkowane to szkolenie w roku 2000 w Budapeszcie w hotelu Hilton. No, tam uczono właśnie młodych Serbów jak organizować strajki, jak organizować protesty, jak się komunikować, jak się komunikować w taki sposób, aby pozostać maksymalnie długo niezauważonym. Niedostrzeżonym przez służbę bezpieczeństwa, czy przez poszczególne służby bezpieczeństwa. Te różnego rodzaju techniki z arsenału socjotechniki, psychotechniki do tej pory były zarezerwowane tak naprawdę dla przedstawicieli, dla funkcjonariuszy służb specjalnych. Natomiast tutaj rzeczywiście tę, tą wiedzą zaczęli się dzielić także specjaliści. Tacy specjaliści jak Jean Sharp. Obok zresztą profesora Gina Sharpa też, w Budapeszcie uczyli wykładali pracownicy amerykańskich służb wywiadowczych. I jeśli przejdziemy sobie płynnie do kwestii już konkretnych, konkretnych technik, to niewątpliwie jedną z takich, z takich metod, których wykładano w centrum Canvas, był swarming. To była ta jedna z tych bardzo istotnych Istotnych doktryn, które, które wykładano, no przede wszystkim, aby można było wywołać taką rewoltę, która ma swoje podłoże społeczne, swoje podłoże gospodarcze. Warto, warto stworzyć strukturę sieciową, czyli taką strukturę, która nie ma jednego centralnego. Dowództwa, byśmy powiedzieli, czy też kierownictwa. Chodzi tutaj o koncepcję braku lidera, czy też oporu niekierowanego. Ta struktura i cała koncepcja strategii oporu niekierowanego zasadza się na tym, że odwraca się piramidę organizacyjną. No, Bardzo bardzo znane organizacje chociażby terrorystyczne przeważnie miały w przeszłości organizację strukturę piramidalną gdzie na szczycie tej piramidy znajdowało się kierownictwo a na samej podstawie wykonawcy którzy, którzy oczywiście dokonywali na przykład aktów terroru różnego rodzaju kiedy udało się wyeliminować kierownictwo właściwie cała organizacja się rozpadała natomiast sama koncepcja leaderless Resistance, czyli organizacji, czy strategii oporu niekierowanego, polega na tym, że role liderów, role kierownictwa za, zastępują ideologię. Konkretne idee, często, same idee, bez jakiegoś nawet głębszego podłoża, i to one są spoiwem, a zaś struktura ma charakter sieciowy. Struktura ma charakter sieciowy i nawet jeżeli służby bezpieczeństwa wyeliminują określoną komórkę organizacyjną, no to nie ma tutaj kierownictwa, ludzie organizują się sami, mamy doktrynę roju i ta doktryna roju, ta doktryna swarmingu jest. Podstawową, podstawową częścią właśnie non-violent action. Co bardzo istotne, to sama geneza Doktryny swarmingu wywodzi się z działań kinetycznych, z doktryny wojskowej, która właśnie no, oznaczała taktykę roju, czyli takie nieustanne pulsowanie, uderzenia z różnych stron, często w wojnie partyzanckiej, często w działaniach nieregularnych, które serią, niewiele, serią stosunkowo niedużych uderzeń, ale Częstych, z różnych stron zadawanych, były w stanie no, w sposób niezwykle istotny oddziaływać na, na przeciwnika. Natomiast ta koncepcja została, ta koncepcja rojenia, została oczywiście przetransferowana tutaj przez profesora Gina Sharpa do sieci społecznych, a przede wszystkim do systemów łączności między, między tymi poszczególnymi grupami społecznymi. I tutaj warto warto wspomnieć, że rodzące się w, po, w pierwszej połowie, w ogóle w połowie pierwszej dekady XXI wieku media społecznościowe, czy to YouTube, czy to Facebook, czy to Twitter, czy inne komunikatory internetowe w sposób niezwykle intensywny przyczyniły się do rozwoju właśnie doktryny swarmingu i samej non-violent action. Jeśli przyjrzymy się wydarzeniom z lat 2011-2012, określanymi jako Arabska Wiosna, to zobaczymy, że ogromną rolę odegrał tam Facebook. Bardzo często określało się te, te działania jako rewolucja facebookowa. Te poszczególne rewolucje, które obserwowaliśmy w Egipcie, w Tunezji, czy w Libii, czy w Syrii, no, byłyby niemożliwe. Zdaniem wielu analityków, gdyby nie media społecznościowe, które zaczęły bardzo mocno wykorzystywać doktrynę swarmingów właśnie w social mediach do organizowania się, do tworzenia struktur, do, do, różnego, do przygotowywania różnego rodzaju akcji protestacyjnych czy akcji, akcji siłowych. Przeciwko, przeciwko strukturom państwowym. Przede wszystkim mówimy tutaj o strukturze, strukturze mobilizacyjnej, o strukturze informacyjnej, o pewnym scalaniu, budowaniu tożsamości wśród, wśród, wśród osób protestujących. Reasumując, swarming działa w taki sposób, że poprzez media społecznościowe mobilizuje. Mas, zrewoltowane masy społeczne. Y, oczywiście może oddziaływać na generowanie potencjału protestu. To jest również bardzo istotny element: generowanie potencjału protestu. Y, następuje następnie koncentracja ludzi, potencjalnych rewolucjonistów, w danym miejscu istotnym z punktu widzenia funkcjonowania danego państwa. To może być jakieś miejsce symboliczne, centralny plac miasta, to może być miejsce przy budynkach użyteczności publicznej itd. itd. Dalej. I oczywiście yy, bardzo często dochodzi do konfrontacji, jeżeli mamy do, do czynienia z ustrojami totalitarnymi czy autorytarnymi, dochodzi do konfrontacji z siłami porządkowymi, z siłami bezpieczeństwa, a następnie zorganizowani aktywniści bardzo często już przeszkoleni właśnie w doktrynie swarmingu dokonują rozproszenia się, dokonują rozproszenia się, czyli stosują taktykę taktykę roju. To bardzo utrudnia oczywiście działanie zidentyfikowanie poszczególnych prowodyrów poszczególnych osób, które tym wszystkim kierują, działacze są tutaj szkoleni właśnie w walce ulicznej. Otrzymują takie, takie podstawowe szkolenie w walce ulicznej. To, co jest istotne, jeśli chodzi o działania sieciowe, to fakt, że istotną rolę odgrywają dwa czynniki. Po pierwsze, dzielenie się danymi, info, danymi dzielenie się informacjami i to najlepiej w czasie rzeczywistym. I druga sprawa to jest świadomość sytuacyjna. Obydwa czynniki są szkoleni. Są oczywiście oparte na, na różnego rodzaju komunikatorach, na różnego rodzaju mediach, głównie mediach społecznościowych, ale także szyfrowanych komunikatorach. No, wszystkie koncepcje sieciocentryczne zakładają, że, że współdzielenie informacji jest źródłem właśnie szczególnej wartości. I no, tutaj, jakby media społecznościowe od połowy pierwszej. Dekady XXI wieku pełnią rolę kluczową. Druga kwestia to jest koncepcja organizacji bez organizacji. Tej koncepcji, o której już napomknąłem, czyli koncepcji leaderless resistance, koncepcji oporu niekierowanego. Tutaj bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o tę koncepcję, równie istotną co Gene Sharp, był Julius Louis Amos, pułkownik i Armii, Armii Brytyjskiej, oficer służb specjalnych, który no, dostrzegał nieskuteczność działań kolektywnego zachodu przeciwko Związkowi sowieckiemu e, i to finansowanie różnego rodzaju organizacji podziemnych, różnego rodzaju organizacji oporu społecznego, właśnie w, o charakterze piramidalnym, jego zdaniem było absolutnie nieskuteczne, ponieważ, e, ponieważ służby sowieckie były już na tyle wyspecjalizowane w rozbijaniu, w infiltrowaniu tego typu organizacji, że no, właściwie nie przynosiło to żadnych efektywnych korzyści dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. W związku z tym stworzył e, taką koncepcję, czy Właściwie taki zalążek koncepcji, w której należy wspierać organizacje, które, które nie mają przywódców, które nie mają struktury hierarchicznej, które nie mają struktury właśnie piramidalnej. To była istota rzeczy. I kluczem do zrozumienia tej koncepcji pułkownika Amosa jest zrozumienie, że. Istotą działania organizacji bez organizacji jest sama inspiracja. Słowo inspiracja jest tutaj kluczem. Tutaj ma być, ma być to, to najważ, najważniejsza, najważniejsza rzecz, czyli pewna myśl, pewna idea, pewne wartości. Nie ma sensu stworzenia bardzo rozbudowanych, scentralizowanych struktur podziemnych, które i tak prędzej czy później zostaną zinfiltrowane. Warto, aby aby dokonywać pewnego, pewnego propagowania myśli, idei, literatury, które będą nośnikiem pewnych właśnie wartości. Oczywiście w czasach, w czasach tuż po wczesnej zimnej wojny nie było mowy o mediach społecznościowych, natomiast dziś niewątpliwie ta, ten, wykorzystywanie mediów społecznościowych jako pasa transmisyjnego różnego rodzaju myśli, idei, ideologii, może być bardzo skuteczne w tego, typu, w tego typu działaniach. Proszę zobaczyć, że już członkowie serbskiego odporu byli szkoleni właśnie w tworzeniu organizacji bez organizacji, w tworzeniu organizacji bez lidera, bez struktury hierarchicznej. No zresztą Aleksander Marić, jeden z właśnie z, z, z liderów, z członków odporu wspominał, że serbskiej policji było niezwykle trudno rozbić ten, ten ruch, ponieważ no nie było po prostu przywódcy. Ta struktura, ta struktura bez, bez takiego jądra, bez takiego centrum rdzenia no była niezwykle trudna do, do, do inwigilacji, do infiltracji przez służby bezpieczeństwa. Co istotne, to sam, sam odpor, proszę zobaczyć, jak bardzo był rozbudowany, ale co warto, co warto podkreślić, miał strukturę właśnie miał strukturę sieciową i w tych w różnego rodzaju organizacjach rewolucyjnych, które sięgają po instrumenty walki bez przemocy, no, struktura musi mieć charakter węzłów poszczególnych węzłów, które łączą sieci. Eliminacja jakiegoś węzła. W żaden sposób nie oddziałuje na, na dezintegrację całej, całej struktury. I zresztą, jeżeli spojrzymy na dzisiejsze różnego rodzaju organizacje, czy to nawet na organizacje terrorystyczne, takie jak Al-Qaida, no to właśnie, właśnie one mają strukturę sieciową. Różnego rodzaju działania na niwie ideologicznej również mają. Strukturę sieciową. Jeśli spojrzymy na przykład na założony przez rosyjskiego intelektualistę Aleksandra Dugina Globalny Sojusz Rewolucyjny, to on również ma strukturę sieciową i przede wszystkim koncentruje się na działaniach w internecie, na promowaniu pewnych manifestów, pewnych idei, pewnej myśli, a nie na odgórnie, działany, odgórnie inspirowanych działaniach, właśnie inspirowanych przez konkretnego, przez konkretnego lidera. Jeśli dana struktura nie ma lidera, nie ma przywódców, posiada charakter sieciocentryczny, jej dezintegracja jest bardzo, ale to bardzo trudna i praktyka ostatnich lat, praktyka działań, czy to w okresie pomarańczowej rewolucji w latach 2004-2005, czy w rewolucji róż w Gruzji, pokazuje, że walka z tym jest niezwykle trudna, choć warto zauważyć, że nie jest całkowicie niemożliwa. To nie jest tak, że Struktura sieciocentryczna, że walka bez przemocy, że kolorowe rewolucje to jest właściwie idealne narzędzie nacisku. Myślę, że warto tutaj podać konkretny przykład nieudanej kolorowej rewolucji, nieudanego wykorzystania struktury sieciocentrycznej, a niewątpliwie takim, takim przykładem. Jest, są protesty, były protesty po wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Mimo tych wszystkich technik, mimo posiadania aktywistów przeszkolonych w centrach związanych z amerykańskimi służbami wywiadowczymi w Europie, mimo zaangażowania bardzo Szerokiego mediów społecznościowych, w tym w tym komunikatora Telegram rosyjsko, i właśnie tutaj tutaj kanałów rosyjskojęzycznych na tym telegramie. Warto dodać, że tutaj jeden z tych czołowych kanałów, naz nazywający się Nexta bądź niechta, czytając z języka rosyjskiego, no był edytowany z terytorium Polski. Tutaj zresztą redaktorzy redaktorzy. Działali z terytorium Polski tego, tego kanału, no i nie udało się to. Nie udało się wywołanie takiej kolorowej rewolucji, mimo początkowych ogromnych protestów na Białorusi, które objęły i e, różnego rodzaju mniejsze i większe, e, większe przedsiębiorstwa, w tym zakłady zbrojeniowe na przykład. Zostało to bardzo sprawnie stłumione i niewątpliwie tutaj bardzo pomogły rosyjskie służby specjalne. E, w, w, Oczywiście warto zadać pytanie, dlaczego się to nie powiodło. Myślę, że odpowiedź tkwi w strukturze społecznej, w tym, że jednak spora część społeczeństwa jest w sensie materialnym, w sensie gospodarczym zadowolona z tego, tego poziomu życia i obawiała się konsekwencji, konsekwencji, które poniosą ludzie, zwykli ludzie, w wyniku tych działań. Druga sprawa to jest oczywiście słaba baza społeczna opozycji, która jest która, białoruskiej opozycji, która działa głównie poza granicami tego państwa, i trzeci czynnik to jest po prostu sprawność i siła rosyjskich służb specjalnych. Jeśli chodzi o te działania organizacji, które przeprowadzają no, tę walkę bez przemocy i posługują się właśnie tym rojeniem w sieci, to, to warto oczywiście podkreślić, że bardzo wielkie znaczenie ma sama siła uderzenia. Chodzi o to natarcie ze wszystkich stron, chodzi o to, aby ten atak nie był rozproszony, to znaczy, że nawet jeżeli on w, pe w pewnym Początkowym etapie ma charakter rozproszony, bo musi mieć, to jednak kulminacja powinna mieć bardzo wysoką częstotliwość i bardzo wysoką dynamikę, tak aby skoncentrować to w kluczowych węzłach funkcjonowania danego państwa, jeśli chodzi chociażby o budynki użyteczności publicznej. I kolejna kwestia, kolejna część naszego, naszego wykładu, czyli etapy. etapy Rewolucji niezbrojnych. Wyróżniamy pięć takich podstawowych etapów tworzenia, tworzenia właśnie kolorowych rewolucji. Pierwszy etap to jest etap dosyć długi. On polega na formowaniu niestabilnej sytuacji w danym państwie chodzi o to, że pewne trzeba stworzyć pewne podglebie do funkcjonowania do generowania potencjału protestu. Organizacje instytucje, które są przygotowywane pod tworzenie takiego gruntu do niepokojów, no muszą przede wszystkim dokonać bardzo dogłębnej, klasycznej analizy wywiadowczej, która obejmuje kwestie i wywiadu politycznego, i wywiadu gospodarczego, i badania nastrojów społecznych. Bardzo często wykorzystuje się tutaj outsourcing, zamawia się badania wśród prestiżowych firm zajmujących się właśnie badaniami opinii publicznej, tak aby poznać najlepiej nastroje, nastroje występujące wśród społeczeństwa, poszczególnych grup społecznych, wśród urzędników państwowych, funkcjonariuszy, służb mundurowych i tak dalej, Druga kwestia to dokonywanie różnego rodzaju charakterystyk psychologicznych, tworzenia profili psychologicznych poszczególnych liderów, czy to politycznych, czy liderów życia publicznego, czy liderów opinii, którzy mogą być istotni z punktu widzenia wywołania właśnie takich, takich niepokojów. I dopiero na tej bazie, na podstawie tej no, klasycznej działalności wywiadowczej, dobiera się odpowiedni przekaz propagandowy, który następnie będzie implementowany właśnie w mediach społecznościowych. Bardzo ważne jest rozpoznanie nastrojów, bardzo ważne jest stworzenie całej mapy stosunku sił, jaki występuje w danym społeczeństwie. Także kwestii nastrojów wśród służb mundurowych. Bardzo ważne jest, są nastroje wśród chociażby pod podchorążych w szkołach oficerskich. Bardzo ważne są nastroje panujące wśród, wśród uczestników różnego rodzaju kursów i dla, w szkołach oficerskich, policji, innych służb mundurowych. To ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ pozwala przeprowadzić, przygotować szeroko zakrojoną kampanię, kampanię oczywiście propagandową. Chodzi także oczywiście o dobranie różnego rodzaju technik manipulacyjnych, różnych technik socjotechnicznych. Które pozwolą na, na skrojenie tego garnituru na miarę, mówiąc językiem kolokwialnym. Etap drugi rewolucji niezbrojnych to nic innego jak. Tworzeniu destabilizacji sytuacji polityczno-społecznej w danym kraju. Chodzi o sprowokowanie, wywołanie bądź sprowokowanie różnego rodzaju procesów, różnego rodzaju wydarzeń. Chodzi o, o, o to, aby dokonać chociażby starcia na ulicy, czy też podbić w mediach. Oskarżenia o sfałszowanie wyborów. Zresztą bardzo często kolorowe rewolucje wybuchały właśnie w obliczu oskarżeń o nieprawidłowości wyborcze albo wprost o sfałszowanie wyborów i zakwestionowanie ich legalności. Chodzi o to przede wszystkim, aby doprowadzić do efektu skali. No, szacuje się, że już 8% ludności 8% Danego społeczeństwa, które jest nakierowane na protest, które jest zrewoltowane, może stać, stanowić masę krytyczną, która uruchomi kulę śniegową, która uruchomi całą kaskadę kolejnych, kolejnych zdarzeń i kolejnych etapów prowadzenia rewolucji niezbrojnej. Chodzi o to, że już zrewoltowana, zrewoltowane 8% danego społeczeństwa może wyzwolić destabilizację. Społeczną. Bardzo wiele zależy oczywiście od zdolności do aktywizacji tych 8% społeczeństwa, dlatego ważne są te, no powiedzielibyśmy, czynniki katalizujące. Określone wydarzenie, czy starcie z organami porządkowymi, czy zakwestionowanie legalności wyborów. Ważne, aby to było odpowiednio nagłośnione w mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w państwach, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem, tak zwanym współczynnikiem youth bulcz. To określenie z demografii, które odnosi się do. Takiego, można to przetłumaczyć jako wybrzuszenie młodzieżowe, youth bulge, czyli współczynnik, który pokazuje, że w danym społeczeństwie dominują, że mamy do czynienia z bardzo wysokim, wysoką liczbą młodych mężczyzn w wieku od 16 do 35 lat, tych, którzy mogą być właśnie. Kołem zamachowym, motorem napędzającym rewolucję. Nie inaczej miało miejsce, miał miejsce właśnie w trakcie arabskiej wiosny. Lata 2011-2012 pokazały, że ten czynnik Balch, ten to wybrzuszenie młodzieżowe, ten, ten bardzo istot, ta bardzo istotna rola sporej liczby Obywateli y, płci męskiej, w, właśnie w przedziale 16-35, może przesądzić o e, wyniku właśnie takich, takich protestów. Może być bardzo atrakcyjnym podglebiem dla e, prowadzenia działań generujących, protest generujących e, właśnie ten potencjał protestu. E, bardzo ważne w, 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 na tym etapie jest posiadanie e, wyszkolonych, Kadr, które będą w stanie właśnie podbijać w mediach, przeprowadzać operacje medialne mające na celu wywołanie efektu kaskadowego. Odpowiedni, pro, odpowiednio prowadzona akcja wirusowa w mediach, w mediach społecznościowych, odpowiednio prowadzony marketing wirusowy w obszarze non-violent action wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Wymaga odpowiedniego przeszkolenia, podobnie jak guerrilla marketing, jak marketing partyzancki na ulicach miast, posługiwanie się symbolami właśnie akcje powiedzielibyśmy outdoorowe marketingu outdoorowego, ale nacechowane, protestacyjnie, nacechowane negatywnie, nacechowane w celu mobilizacji społeczeństwa, wymagają przeszkolenia odpowiednich aktywistów. I myślę, że tutaj warto przypomnieć chociażby takie organizacje młodzieżowe, jak organizacja Pora na Ukrainie, która miała istotne znaczenie w okresie pomarańczowej rewolucji, czy właśnie młodzieżowa organizacja Odpor. Młodzi ludzie są podatni na Radykalizm, młodzi ludzie podatni są na inspirację, na szeroko pojętą sugestię, także w zakresie politycznym. W związku z czym przekonanie ich do rewolucyjnych ide idei, haseł jest łatwiejsze niż osób w wieku dojrzałym, osób już po w 40 roku życia czy tam po 35 nawet roku życia. W związku z tym warto także podkreślić, że młodzi ludzie są bardzo często pozbawieni różnego rodzaju ograniczeń takich związanych z rodziną, są bardziej mobilni, są bardziej żywiołowi, co wynika oczywiście z czynników biologicznych. Przeważnie, choć nie zawsze, oczywiście, ale w pewnej masie lepiej posługują się mediami społecznościowymi. Jeśli spojrzymy dzisiaj na generację Z, na pokolenie Z, na osoby natywne cyfrowo, osoby, które od urodzenia właściwie funkcjonują w świecie cyfrowym, no niewątpliwie łatwiej tym osobom się poruszać w tym świecie niż osobom, które dopiero wchodziły w ten świat i musiały się go uczyć, uczyć na nowo. Kiedy ma, kiedy Etap drugi mija, kiedy udało się wywołać ten efekt kaskadowy, przechodzi się do etapu... Trzeciego. Etap trzeci przeprowadzenia kolorowych rewolucji, rewolucji niezbrojnych to przejście różnego rodzaju protestów, no właśnie, chociażby protestów po wyborach rzekomo sfałszowanych bądź prawdziwie sfałszowanych, ale generalnie tutaj oskarżenia o sfałszowanie wyborów mogą być po prostu inicjatorem, katalizatorem tego typu protestów. Te protesty przechodzą w fazę rewolucyjną i to jest bardzo, bardzo ważny. Etap. Właściwie jeżeli nie uda się wywołać tego efektu kaskadowego i nie uda się wywołać tego etapu trzeciego, przejść płynnie do tego etapu trzeciego, no to kolorowa rewolucja nie ma właściwie szans powodzenia. Tutaj już działa ten efekt, wspomniany przeze mnie, efekt kuli śniegowej. Protesty nabierają masowego charakteru. Nie chodzi tylko i wyłącznie o skomasowanie się w wielkich aglomeracjach miejskich, w stolicy przede wszystkim, ale rozlania się tych protestów na, na cały kraj chodzi o kontrolę przestrzeni miejskiej tej kluczowej przestrzeni miejskiej krytycznej przestrzeni miejskiej jakim są centralne place miast place wokół budynków użyteczności publicznej ważne arterie komunikacyjne przelotowe to ma oczywiście ogromne, ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wykorzystanie także skomasowanej masy, masy ludzi. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samą kontrolę przestrzeni, jakby się wydawało, kontroli przestrzeni fizycznej, ale chodzi o wywołanie ogromnego efektu psychologicznego. W dobie mediów społecznościowych i obiegu informacji w czasie rzeczywistym, no. Pozwala to osiągnąć bardzo duży efekt psychologiczny. Jest to bardzo istotny element tej operacji psychologicznej. Dochodzi do stworzenia takiej w mapie mentalnej społeczeństwa stworzenia takiej właściwie można powiedzieć Takiego obrazu funkcjonowania autonomicznego terytorium, państwa w państwie, gdzie społeczeństwo wypowiada posłuszeństwo danej, danej władzy. Tutaj oczywiście chodzi o to, żeby w ramach protestów w skali całego kraju dochodziło do szeroko pojętych zbiorowych aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa. Chodzi o to, aby, aby Budować to napięcie, budować, generować ten potencjał protestu nie wokół konkretnego programu, nie przekonywać ludzi do konkretnego programu, do konkretnych merytorycznych postulatów politycznych, społecznych czy gospodarczych, ale chodzi o, o to, aby Działać na emocje, aby wyzwalać w odbiorcach przede wszystkim emocje takie jak entuzjazm, ale także takie jak strach. Chodzi o to, aby przede wszystkim nakręcać spiralę emocjonalną. Bardzo ważna jest tutaj y, także taka silna polaryzacja, silna polaryzacja, jasne wskazywanie, co jest dobrem, co jest złem, gdzie są siły dobra, gdzie są siły zła. Y, I ta silna polaryzacja jest niezbędna do tego, aby przejść w kolejny, y, w kolejny oczywiście etap. To tego typu przejście w fazę rewolucyjną pociąga za sobą oczywiście także skutki w innych sferach życia publicznego, niż w tej sferze, powiedzielibyśmy, komunikowania, transportu, gdzie z natury rzeczy jest on ograniczony, bo sparaliżowany przez te skomasowane masy, masy ludzkie. Mamy do czynienia z tym występującym napięciem między. Protestującymi, a siłami porządkowymi. No Obserwowaliśmy to chociażby po starciach protestujących w Kijowie z Berkutem. To myślę, że dobry, dobry przykład, gdzie spora część sił porządkowych może być narażona właśnie na różnego rodzaju takie działania, o których sobie powiedzieliśmy już na samym wstępie, gdzie rozdawana jest im ciepła herbata, kawa, kwiaty, gdzie dochodzi do do, wy, do stworzenia takiej, takiego efektu psychologicznego, w, w, w którym zaciera się różnica między, między my i oni, gdzie tworzony jest obraz wroga w postaci właśnie dyktatora, czy też no właśnie pewnego establishmentu, który należy, należy obalić. Także właśnie chodzi o to, aby ukazywać działalność rewolucjonistów w pozytywnym świetle, jako tych, którzy posługują się dobrem, jako tych, którzy stoją na straży pewnych wartości, którzy chcą sprawiedliwości, wolności, praworządności, podczas gdy strona przeciwna jest przedstawiana, oczywiście, w zupełnie inny sposób. Bardzo często na tym etapie także powstaje kult swoistych. Bohaterów, czy też nawet męczenników ofiar starcia właśnie z siłami porządkowymi, czy osób, które zostały internowane, czy, 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 czy w jakiś sposób ucierpiały na tych, na tych, na tych utarczkach. W tym momencie warto, warto także zatrzymać się nieco przy kwestiach marketingu, ponieważ bardzo ważnym elementem tego typu, tego typu działań jest no, pewne ometkowanie, pewne otagowanie, o o-labelowanie, byśmy powiedzieli, labelowanie, etykietowanie właśnie różnego rodzaju grup społecznych, różnego rodzaju przedsięwzięć. Proszę zobaczyć, że każda z tych rewolucji niezbrojnych. Każda z tych kolorowych rewolucji najczęściej ma całą obudowę z arsenału socjotechniki, propagandy. Dobiera się odpowiednio hasła, do odpowiednio kolory, barwy rewolucji, używa się odpowiednich motywów graficznych, muzyki. W guerilla marketingu, w tym marketingu partyzanckim stosuje się określone symbole, używa się tych symboli w określonych miejscach, używa się określonych Historycznych miejsc i symboli o znaczeniu właśnie takim bardzo mocnym, emocjonalnym. To niekoniecznie muszą być hasła religijne, to mogą być bardzo silne hasła, właśnie opierające się na takich, takich ogólnych, ogólnych wartościach. Bardzo ważne jest wykorzystywanie różnego rodzaju przedmiotów, narzędzi identyfikacji wizualnej. Tutaj niewątpliwie różnego rodzaju modne podkoszulki. Różnego rodzaju chusty, elementy odzieżowe, czapki, ale także oczywiście szaliki, wstążki, które mają charakter identyfikacji wizualnej i budowy tożsamości, scalania wokół odpowiednich haseł, wartości, mają bardzo istotne, istotne znaczenie. Na etapie trzecim istotne jest generowanie także. E, autorytetów, e, tak aby e, pozyskać już e... Takie autorytety, które funkcjonują w tej roli społecznej w społeczeństwie, którzy są w stanie wspomóc tę rewolucję, ale także na fali tych zamieszek bardzo często rodzą się nowe autorytety, rodzą się bohaterzy, męczennicy, których można wykorzystywać jako, jako autorytety moralne, które, które oczywiście mogą, mogą nie tylko podbudowywać. Morale protestujących, ale także bardzo mocno oddziaływać na, na władzę i pokazywać, że ma coraz mniejsze poparcie społeczne. Pamiętajmy, że kwestia marki, jakby funkcjonowania tego, tego całego, całej otoczki, która, która jest, jest bardzo istotna, ta cała otoczka gadżetów ma bardzo istotne, ma bardzo istotne znaczenie i, i, i właściwie. Często się mówi, że nie traci swojego znaczenia już po zakończeniu rewolucji, że już po zakończeniu rewolucji zyskuje wartość kolekcjonerską. No nie inaczej było z różnego rodzaju gadżetami po symbolami rewolucji, rewolucji róż, które przecież doskonale się sprzedawały już po dojściu do władzy prezydenta Saakaszwilego. Z etapu trzeciego przechodzi się do etapu czwartego, jeżeli zostały spełnione te warunki, o których, o których powiedziałem. To przede wszystkim już konkretne żądania to już nie hasła emocjonalne, ale to już konkretne postulaty polityczne, społeczne, gospodarcze to konkretne postulaty i żądania tłumu wobec, wobec władzy. Bardzo często na tym etapie, na etapie czwartym, są to postulaty formułowane w taki sposób, aby były nieakceptowalne przez władze. One będą tak skonstruowane, aby no, właściwie na przykład skutkowały obaleniem legalnie wybranego, legalnie wybranego rządu. To, że protest początkowo ma charakter pokojowy, no, nie znaczy, że, że nie może, że tak powiem, wymknąć się spod kontroli. Trudno zapanować nad wielkimi masami społecznymi, zwłaszcza w sytuacji tłumu niezwykle rozemocjonowanego. Tutaj czasem oczywiście dochodzi do sytuacji, kiedy już na tym etapie naciski ze strony tzw. społeczności międzynarodowej, różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, ale także państw ościennych, państw liczących się na świecie, często mocarstw, mają już istotne, istotne znaczenie, ponieważ groźba sankcji na wprowadzenia wobec danej dyktatury, wobec danych rządów, już na tym etapie często prowadzi do ustępstw wobec, wobec protestujących. W tym przypadku myślę, że warto tutaj przywołać czas Euromajdanu z 2013 roku na Ukrainie, kiedy Wiktor Janukowicz pod właśnie naciskiem tych protestów musiał salwować się, salwować się ucieczką, mimo iż był legalnie wybranym prezydentem. To, tak jak powiedziałem zresztą już wcześniej, wcale nie ma większego znaczenia, czy, czy wybory były sfałsz, sfałszowane, czy nie. Je, może dojść do sytuacji, w której niezadowolony tłum z jakichś właśnie wydarzeń, chociażby w tym przypadku y, niezadowolony ze wstrzymania starań o integrację ze strukturami euroatlantyckimi, obala legalnie wybranego y, prezydenta. Y, te naciski ze strony międzynarodowej, oczywiście, są bardzo istotne. One mogą przyczynić się do paraliżu funkcjonowania, do paraliżu. Kierownictwa. Bardzo często, tak jak powiedziałem, już ta utrata sterowności przez, przez kierowników nawy państwowej prowadzi do, 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 do przeprowadzenia nowych wyborów, czy też do zalegitymizowania nowych struktur administracji państwowej. I tutaj rzeczywiście Ukraina była dobrym tego, była dobrym tego przykładem. Etap piąty, etap ostatni. Kolorowych rewolucji, rewolucji niezbrojnych. To sytuacja, kiedy, kiedy nowe władze, i już władze te nazwijmy je rewolucyjne, ale mając oczywiście w tyle głowy cały czas, że jest to rewolucja niezbrojna, podejmują starania przywrócenia porządku prawnego i stworzenia struktur kierowania państwa państwem według swoich postulatów, według swoich standardów. W tym oczywiście. Warto pod, tutaj warto oczywiście podkreślić, że żadna tego typu rewolucja nie miałaby szans powodzenia, gdyby nie, nie miała wsparcia zewnętrznego. To jest absolutnie wykluczone. Historia ostatnich dwóch dekad pokazuje, że zawsze istniało jakieś wsparcie ze strony obcych służb wywiadowczych, jakichś żywiołów politycznych, różnych stowarzyszeń. Lobbies, fundacji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że bardzo dobrym przykładem są różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, organizacje finansowane, chociażby przez, przez George'a Sorosza. Historia pokazuje, że tego typu działania mogą mieć bardzo bardzo głębokie znaczenie, bardzo istotne znaczenie dla porządku geopolitycznego. Jednak widzimy także, że funkcjonowanie tego typu. Metod nie, nie spotkało się z absolutną biernością służb specjalnych innych państw świata, i tak jak powstały metody ingerowania w przestrzeń wewnętrzną poszczególnych państw, tak powstały metody właśnie osłabiania tego typu struktur i niwelowania tego typu działań. Niewątpliwie tymi procesami, które należy uznać za działania, Neutralizujące kolorowe rewolucje jest przywracanie władzy nad różnymi segmentami internetu przez, państwa, przez poszczególne państwa. Zwłaszcza państwa autorytarne bądź totalitarne mają tutaj całkiem sporo narzędzi, i myślę, że taki przykład jak Chińska Republika Ludowa czy Federacja Rosyjska, gdzie państwo po prostu rości sobie prawo do, do blokowania poszczególnych serwisów, czy nawet do odłączania. Na przykład, runetu, czyli rosyjskojęzycznego internetu, od sieci globalnej, i jest w stanie zrobić to skutecznie, już pokazuje, że możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym, możliwość generowania protestów w czasie rzeczywistym, jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Zresztą, ingerowanie czy też tworzenie. Różnego rodzaju koncesjonowanej opozycji, tworzenie różnego rodzaju kontrolowanych przez służby specjalne grup w mediach społecznościowych, również nie należy przecież do, do rzadkości. Jest to standardowa dzisiaj, dzisiaj procedura. Tutaj państwa zdolne do powiedzielibyśmy projekcji siły w obszarze mediów społecznościowych, które działają bardzo, bardzo głęboko wykorzystując socmint czyli social media intelligence, wywiad w oparciu o media społecznościowe, no są w stanie także nie tylko atakować, ale także, także się bronić. Niewątpliwie perspektywa, horyzont zacieśniającej się kontroli nad społeczeństwem, zacieśniającej się kontroli nad mediami społecznościowymi, kontroli w w ogóle nad wolnością człowieka, yy, będzie, będzie w sposób bardzo znaczny utrudniał tego typu yy, działania. Dziękuję Państwu za uwagę.